Wiosna coraz bliżej, ale wciąż trwa sezon grzewczy. To niestety przekłada się na jakość powietrza, jakim oddychamy. Stąd prowadzone na terenie Tczewa działania ekopatrolu. Strażnicy sprawdzają m.in., co trafia do naszych pieców. Tak, oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, to używamy drona. No, kiedy na przykład warunki atmosferyczne nie pozwalają na to, bądź nie mamy zgody, ponieważ każdy jakby wylot tego drona musi być zgłoszony. Jeżeli otrzymamy pozytywną oczywiście informację z lotniska, że możemy go używać, to go używamy, ale to nie znaczy, że nie podejmujemy czynności. Funkcjonariusze jadą na miejsce. Oczywiście przypominam, że każdy obywatel musi wpuścić nas do swojego miejsca zamieszkania, do swojej piwnicy, okaże się nam tą kotłownię, żebyśmy mogli sprawdzać, czy faktycznie dochodzi do spalania różnego rodzaju elementów i robimy to wtedy naocznie. Jeżeli strażnik stwierdzi faktycznie, że spalane są elementy, które nie powinny być spalane, oczywiście wyciągamy wobec sprawcy konsekwencje. Strażnicy zwracają uwagę nie tylko na zanieczyszczenia powietrza. Strażnicy nie tylko prowadzą swoje działania, jeżeli chodzi o spalanie i używają do tego drona, zajmują się również wieloma innymi zadaniami, które zostały im powierzone. Od ubiegłego roku, praktycznie do końca stycznia, strażnicy podjęli łącznie ponad 200 własnych interwencji, a 200 zostały zgłoszone przez mieszkańców naszego miasta, czyli jest ich ponad 400. Uważam, że przez okres 2,5 miesiąca naprawdę jest to dość duży wynik, czyli jest taka potrzeba, żeby ten patrol funkcjonował. Zajmujemy się również na przykład porzuconymi samochodami, wrakami. Jeżeli oczywiście jest taka możliwość, żeby prawnie usunąć ten samochód, robimy to. Między innymi to też są działania Straży Miejskiej. Zajmujemy się porządkami, zajmujemy się dzikimi wysypiskami. Patrolujemy również tereny ogródków działkowych, gdzie również dochodzi do spalania odpadów. No, niestety nie powinno to mieć miejsca, ponieważ jest to zabronione ustawowo. Wszelkie niepokojące sygnały można zgłaszać strażnikom na numer telefonu 986.